Jeżeli zmagasz się z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego, bo idzie tak zwany krzyż, albo nawet czasem gdzieś cię łapią biodra i nie wiesz, co z tym zrobić, to jedną z głównych przyczyn, dlaczego cię to może boleć, jest właśnie staw krzyżowo-biodrowy. I w tym materiale powiem ci, jakie są skonstruowane, co by było trzeba zrobić, żeby poniekąd trochę go naprawić i jak przede wszystkim sobie ulżyć w tym bólu. Tak więc intro! Jeżeli już mówimy o stawie krzyżowo-biodrowym, to wiadomo, są to dwie kości. Kość krzyżowa i talerz kości biodrowej, jak to sama nazwa wskazuje. Te dwie kości wzajemnie się poruszają, jedna po drugiej. Jest to niewielki ruch, jednak często jest zareglowany. Czemu jest zareglowany? Wyobraźmy sobie, że 90% populacji naszego społeczeństwa, no jakie ruchy głównie wykonuje? Zwykle jest to ruch odwiedzenia, pyk, ale bardzo rzadko mówimy o samym przywiedzeniu nogi. Dlatego niektóre mięśnie, typu właśnie przywodziciele, będą bardzo, ale to bardzo mocno ponapinane i one są niewydolne. Wracając szybko do takiej kwestii fizjologicznej. Czemu mięśnie są niewydolne i czemu nieprawidłowo pracują? Mogą być to dwie fazy. Pierwsza faza, kiedy w ogóle mięsień ci nie pracuje albo jest osłabiony, jest wtedy, kiedy mięśnie są skurczone. Wtedy mamy filamenty aktynowe i miozynowe i one idealnie, aż za bardzo w siebie po prostu wchodzą. I wtedy mamy tak zwaną niewydolność mechaniczną, ponieważ ośrodkowy układ nerwowy nie jest w stanie dobrze zainicjować niektórych grup motorycznych i dlatego mięsień ciągle będzie w skróceniu i w skurczu, można byłoby powiedzieć, i on się tak naprawdę wtedy nie rozciąga, czyli nieprawidłowo pracuje w fazie ekscentrycznej. Drugą możliwością jest wtedy, kiedy filamenty aktynowe są za bardzo oddalone od siebie. Wtedy mostki tytynowe fizjologicznie ze sobą nie są dobrze skorelowane, nieprawidłowo pracują, jest opóźnienie biochemiczne i biomechaniczne i też dlatego po prostu mięsień jest poniekąd niewydolny. Więc w mięśniu najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, który jest za bardzo skrócony, a który jest wtedy aż za bardzo wydłużony. Jeżeli mówimy o przywodzicielach, no to najczęściej przywodziciele są skrócone. Pierwszą podstawową wersją, jaką powinieneś sobie zrobić, jest rozciągnięcie ich. Możesz użyć poizometrycznej relaksacji, rolki, wałka, bardzo powoli to robimy i zobaczysz, że już w pierwszej fazie takiego rolowania będzie większy luz. Jeżeli już rozciągnąłeś poniekąd przywodziciele, które były wcześniej za bardzo skrócone, drugim elementem, jaki musi zrobić, to jest przede wszystkim ich wzmocnienie. Leżenie na boku, unoszenie tej nogi, która jest poniżej, do góry, przytrzymanie izometryczne, ale uważam, że jednym chyba z najlepszych ćwiczeń na przywodziciele jest po prostu skurcz izometryczny. I teraz ci pokażę, jak dobrze na przykład zaktywować mięśnie przywodzące w stawie biodrowym, żeby one dobrze skorelowały tak naprawdę pracę stawu krzyżowo-biodrowego. Bierzemy jakiś zwykły wałek, roller, ręcznik, żeby ci po prostu cokolwiek pomogło i żebyś miał opór między nogami. Wkładacie sobie taki roller, wałek między nogi. Jeżeli stoimy sobie w pozycji wyprostowanej, na początku wciągam brzuch, oddycham torem przeponowym, wyobrażam sobie, jakbym chciał delikatnie pępek dokleić do kręgosłupa. Wiem, to nie jest nie wiadomo jakie powiedzenie czy coś, ale przynajmniej to zrozumiecie. Wciągam brzuch, delikatnie go napinam. Najważniejsze, mięśnie pośladkowe wielkie, pośladkowe średnie, bardzo mocno napinam i przywodziciele też ściągam do środka, czyli tak naprawdę napinam je, żeby mocno naprzeć na ręcznik. W takiej pozycji stoję 10 sekund i zobaczcie też, co się dzieje z automatu, jak stoję bokiem. Jeżeli ja wciągnę brzuch, delikatnie go napnę mięśnie pośladkowe wielkie, to ja już się wyprostowuję. I wtedy jeszcze biorę i naciskam przywodzicielami na wałek. Trzymam tak 10 sekund i puszczam. Robię tak 10 razy, pomiędzy seriami robię 20 sekund przerwy, a już zobaczycie, że coś takiego, takie bardzo proste ćwiczenie, pomoże wam i zredukuje ból w odcinku właśnie lędźwiowym, pomoże wam właśnie ze stawami krzyżowo-biodrowymi i też samym stawem biodrowym. Jeżeli wykonałeś to ćwiczenie i poczułeś jakiś nawet dziwny zgrzyt właśnie w odcinku lędźwiowym, to jest nic innego jak sam sobie przemanipulowałeś staw krzyżowo-biodrowy, czyli go trochę odblokowałeś. W następnym odcinku pokażę ci, jak nawet manualnie odblokować staw krzyżowo-biodrowy i jak dobrze ręce ułożyć, ale wracając do tego ćwiczenia. Jeżeli dobrze je zrobisz, będziesz miał nawet takie uczucie odblokowania, takie chrupnięcie, jakby właśnie w tej płaszczyźnie, gdzie było zablokowane i właśnie w tym stawie i zobaczysz, że już dolegliwości bólowe będą zdecydowanie mniejsze. Zrób sobie takie ćwiczenie w domu, sprawdź, czy ci to pomogło. W większości to pomaga, z tego względu, że jeżeli jest nieprawidłowe napięcie jednego przywodziciela albo drugiego przywodziciela mięśni biodrowo-lędźwiowych,
to raz, że idziemy do przodu pochylenia miednicy, a dwa do rotacji. Jeżeli naprawimy tą nieprawidłową korelację, to z automatu odwrócimy miednicę i ustawimy jej w prawidłowej płaszczyźnie około 12 stopni w przodopochyleniu miednicy. Bo pamiętajmy, nie ma czegoś takiego jak symetria u nas w organizmie. Zawsze będą jakieś zaburzenia, tylko starajmy się wprowadzić tą symetrię w jak najlepszy poziom, żeby nie było aż takich odchyłów od normy, tylko na przykład delikatne takie. Czemu się na przykład rotuje miednica? No bo większość z nas stoi właśnie w takiej pozycji, gdzieś tam się patrzy, chodzimy gdzieś tam nieprawidłowo, jedna noga dalej idzie, druga krócej, trzeba to wszystko było wziąć pod uwagę. Jednak twoim zadaniem jest na początku wzmocnienie mięśni przywodzących, może być delikatne właśnie takie strzelenie, to znaczy, że przemanipulowałeś staw krzywobiodrowy. I w tym odcinku to na tyle. Jeżeli wam się materiał podobał, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, a dowiecie się wielu, wielu jeszcze innych elementów, gdzie będę mówił o stawie krzywobiodrowym i jak zredukować dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego, czy to też stawów biodrowych samych w sobie. Więc miłego dnia i trzymajcie się.